W Augustowie odsłonięto pomnik pamięci Sybiraków. Ma on upamiętniać wszystkie ofiary sowieckich zsyłek. Byliśmy, żyliśmy, pamięć pozostaje. W tych słowach można zawrzeć ideę pomnika Sybiraków, który powstał w Augustowie. Pomnika, który jest hołdem dla wszystkich ofiar zsyłek na Sybir. Naszą ideą jest pozostawienie pamięci o tych ludziach, pozostawienie jakiegoś symbolu i ten pomnik jest właśnie takim symbolem. Pomysłodawcą pomnika jest Barbara Czartoszewska, wiceprezes Związku Sybiraków w Augustowie. Ksiądz pięknie powiedział, że to mój pomysł. Niezupełnie to prawda. To pomysł Ducha Świętego, który nakazał mi po prostu narysować. Pani Barbara miała zaledwie 2,5 roku, gdy sowieccy żołnierze deportowali ją w głąb Rosji. Polska historia od kilkuset lat jest naznaczona zsyłkami na Sybir. Na nieludzką ziemię deportowany był kwiat polskiej inteligencji. Wielu nigdy stamtąd nie powróciło. Świadków tych tragicznych wydarzeń jest coraz mniej, mówi poseł PiS Jarosław Zieliński. Młode pokolenie powinno znać tę historię, bo trudno rozumieć samego siebie, trudno rozumieć naszą polską historię i duszę polskiego narodu, jeżeli by nie znało się tak ważnego fragmentu tej historii, tego tragicznego fragmentu polskich dziejów. Ponad 300 tysięcy Polaków zostało deportowanych na Syberię w latach 1940-1941.